Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Ten materiał miał pójść jakiś czas temu, natomiast nie poszedł. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta. Też chciałem odpocząć troszeczkę od tematyki II wojny światowej. W pierwszych dniach kampanii wrześniowej, oprócz Niemiec, na Polskę napadło także państwo słowackie. Początkowo lotnictwo słowackie nie podejmowało zbyt wielu lotów nad Polską, natomiast polskie lotnictwo przeprowadziło liczne loty nad terytorium słowackim. Na takie dalekie rozpoznania zapuszczały się załogi 31. Eskadry Rozpoznawczej latającej na samolotach PZL-23 Karaś, a także 56. Eskadry Towarzyszącej latającej na samolotach Lublin R-13. Obie eskadry wchodziły w skład lotnictwa Armii Karpaty, które miało przeciwko sobie nie tylko lotnictwo niemieckie, ale także kilka jednostek słowackich, w tym Słowakisze Jagdgruppe, która korzystała z samolotów Avia B534, które Słowacy w dużym skrócie, nie wdając się w jakieś szczegóły, odziedziczyli po Czechosłowacji. Samoloty były dwupłatowcami całkiem nieźle uzbrojonymi. Ponadto rozwijały bardzo przyzwoite prędkości maksymalne, ale co z tego, skoro w pierwszych dniach wojny nad Karpatami nie pojawiały się praktycznie żadne polskie myśliwce, z którymi samoloty B-534 mogłyby stoczyć walkę powietrzną? Niestety lotnictwo Armii Karpaty nie miało żadnej eskadry myśliwskiej, która przynajmniej w teorii mogłaby powstrzymać niemieckie bombowce. A także nieprzyjacielskie samoloty myśliwskie, które w pierwszych dniach września 1939 roku hulały nad pasem działania armii. W teorii szansa była, bo już w trzecim dniu wojny krakowski trzeci, drugi II dywizjon myśliwski został wycofany z obszaru operacyjnego Armii Kraków, która sąsiadowała z armią Karpaty, ale nic z tego nie wyszło, więc zostawmy ten temat. Warto też wspomnieć o tym, że w pierwszych dniach września lotnictwo słowackie Miało co do zasady nie zapuszczać się nad Polskę. Pierwszym zwycięstwem powietrznym Słowaków było zestrzelenie polskiego samolotu Lublin R13, do którego doszło w dniu 6 września 1939 roku, gdy na rozpoznanie obszaru Bochnia nowy targ, nowa wieś spiska, polecieli porucznik Porada i Kapral Piasecki. O 12.18 w pobliżu miejscowości Ostrowany. Klucz słowackich samolotów Avia B534 obsadzony przez pilotów Hanowca, Zirana i Jalowiara zestrzelili samolot Lublin R-13D kapral pilot Marian Piasecki wraz z porucznikiem obserwatorem Edwardem Poradą zginęli. Zestrzelenie przyznano sierżantowi Franciskowi Hanowcowi jako jedyne potwierdzone zestrzelenie polskiego samolotu przez pilota słowackiego w pierwszym okresie kampanii wrześniowej. Mimo iż pogromcą polskiej maszyny był Hanowiec, to jednak zestrzelenie polskiego samolotu zaliczono wszystkim trzem pilotom po jednej trzeciej zwycięstwa powietrznego każdemu z trzech Słowaków. Polska załoga, jak już wspomniałem, zginęła. Pojawiają się różne opinie na temat tego, jak miejscowe władze potraktowały zwłoki lotników. Jedne źródła wskazują, że zostali przewiezieni do kostnicy, inne, że ich zwłoki przez kilka dni, że tak to ujmę, leżały pod chmurką i nikt się nimi nie interesował. Dopiero po pewnym czasie miejscowy probosz podjął starania o godny pochówek. Dzisiaj nie będziemy tego rozwijać. Zainteresowanych wątkiem zachęcam do zapoznania się z kilkoma pracami profesora Andrzeja Olejki, który dużo i szeroko pisał o wrześniowych działaniach lotnictwa Armii Karpaty i... Właśnie jedną z historii opisanych przez profesora Olejkę chciałbym dzisiaj Państwu szerzej omówić. 9 września Słowacka Jednostka Myśliwska, wyposażona w samoloty Avia B-534, otrzymała zadanie zapewnienia osłony myśliwskiej w wyprawie bombowców nurkujących Junkers U-87 Stuka. Niemcy mieli zbombardować cele w rejonie Sambor, Chyrów, Niżankowice. Tego dnia Słowacy utracili dwa myśliwce. Pierwszy z nich nosił numer 367 i był pilotowany przez Williama Jalowiara. Jego samolot oberwał od obrony przeciwlotniczej w Lwowie i rozbił się podczas podchodzenia do lądowania. Istnieje jeszcze inna wersja, zgodnie z którą pilot zabił się podczas wykonywania akrobacji. Zapewne znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że dobrze mu tak. Jest jeden problem. Pilot podczas zestrzelenia polskiego Lublina nie był w stanie na czas wystartować ze względu na defekt silnika, który dość długo nie chciał zaskoczyć. Kolejna utrata słowackiej maszyny miała miejsce podczas tego samego lotu. Maszyna również została trafiona przez polską obronę przeciwlotniczą, tym razem nad linią kolejową Drohobycz-Stryj. Odłamek pocisku wystrzelonego przez polskich artylerzystów trafił w przewód olejowy i maszyna pilotowana przez sierżanta Williama Gruna zaczęła brzydko pracować, a w chwilę potem silnik zaczął zdecydowanie za mocno przerywać. Pilot był jednak spokojny, miał spory zapas wysokości, a instrumenty pokładowe wyraźnie wskazywały, że samolot jest na wysokości 4000 metrów, co dawało mu jeszcze sporo czasu na podjęcie decyzji. Grun wszedł w lot ślizgowy i zaczął powoli wytracać prędkość. Liczył, że uda mu się dociągnąć do obszaru opanowanego przez Niemców lub Słowaków, ale nic z tego nie wyszło. Słowakowi znowu zaczęło sprzyjać szczęście i udało mu się dostrzec spore pole niedaleko wsi. Olechowiec nad Sanem. Na miejscu został otoczony przez miejscowych pastuchów, którzy paśli krowy, i uzyskawszy informację, że pilot nie jest Niemcem, oddalili się. Tak przy okazji, taka ciekawostka, rozmowa odbywała się po niemiecku. Po chwili pilot został zabrany przez bryczkę, którą jechał ksiądz i miejscowa nauczycielka. Zestrzelonego pilota odstawiono do wsi Rajskie, gdzie pilota zrewidowano i pod strażą zamknięto w miejscowym kościele. Jednocześnie ze strzelonym lotnikiem zainteresowali się najprawdopodobniej miejscowi Ukraińcy, którzy stworzyli coś w rodzaju uzbrojonej grupy terrorystycznej, która otoczyła kościół, w którym znajdował się słowacki pilot. Pilotowi umożliwiono kontakt. Z księdzem i znaną mu już nauczycielką. Oboje ostrzegli go, że Ukraińcy chcą zabić pilota. Ksiądz i nauczycielka zasugerowali Słowakowi, by ten mówił podczas przesłuchania, że jest słowackim żołnierzem, który chce przedostać się do sformowanego w Polsce Legionu Czechosłowackiego, w skład którego wchodziła także jednostka lotnicza latająca na dwupłatowych Potezach 25 z silnikami Jupiter. O dziejach tejże jednostki Pogadamy innym razem. Tak czy inaczej, przesłuchanie słowackiego lotnika nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Przywódca grupy bandytów, którzy przejęli kontrolę nad miejscowością Rajskie, nie zdołał namówić pilota, by ten opuścił kościół. Plan bandy był prosty. Bandyci zamierzali wyprowadzić Słowaka z kościoła, a następnie odprowadzić go do lasu i tam rozstrzelać, a co cenniejszy dobytek zabrać. W nocy pilot podjął nieudaną próbę ucieczki. Niestety nie udało mu się sforsować drzwi. Jednocześnie mieszkańcy wioski powiedzieli mu, żeby czekał do rana, bo pandyci uciekli w obawie przed zbliżającymi się Niemcami lub oddziałami słowackimi. We wsi pojawiły się także opowieści na temat drugiego lotnika, który miał rzekomo lecieć razem z Grunem. Jednocześnie do wsi dotarł oddział polskiej piechoty pochodzący z czwartej kompanii, drugiego batalionu, drugiego pułku piechoty. Korpusu Ochrony Pogranicza Karpaty. We wsi zaczęło się zamieszanie, w wyniku którego pilotowi udało się zdobyć cywilne ubranie i ulotnić się, korzystając z chwilowego zamieszania. Dziesięć minut po tym jak Słowak opuścił swoje tymczasowe więzienie, do drzwi kościoła zapukali polscy żołnierze, którym nie udało się natrafić na poszukiwanego przez nich sierżanta Gruna tej sytuacji polscy żołnierze obrzucili lekko uszkodzoną awię granatami powodując jej zniszczenie mowa tutaj o samolocie Avia B534 jakby ktoś nie wiedział W ciągu kilku kolejnych godzin Grunowi udało się zmienić miejsce pobytu w nocy ukrył się w stogu siana a wkrótce potem jeden ze wspierających go mieszkańców wioski Rajskie poinformował Pilota, że niedaleko we wsi Bereźnica znajdują się już oddziały słowackie. Później okazało się, że słowackie oddziały znajdują się w Baligrodzie, gdzie 12 września dotarł grun. Podczas kampanii wrześniowej, zwłaszcza na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej, doszło do prawdziwego powstania przeciwko polskim władzom. Polacy trzymali mniejszości narodowe dość krótko, i w chwili, gdy polskie instytucje państwowe zaczęły przechodzić kryzys w całej wschodniej części kraju, zaczęły wybuchać różnego rodzaju rozruchy przeciwko miejscowym funkcjonariuszom Policji Państwowej, mniejszym oddziałom wojska i uchodźcom, którzy z centralnej Polski uciekali na wschód. Dużą rolę w działaniach tego typu odgrywali Ukraińcy, którzy liczyli, że Niemcy i Związek Radziecki stworzą coś w rodzaju niepodległego państwa ukraińskiego, które powstałoby na gruzach Polski. Niestety, przeliczyli się. Podobnych wypadków, jak te, o których mówiłem, było wiele. Bardzo często pojawiają się sformułowania ukraińskie bandy. Oczywiście bardzo trudno stwierdzić, czy faktycznie byli to Ukraińcy i wątpliwość w tej kwestii wyraża także profesor Olejko. Warto natomiast powiedzieć o czym innym. W tej historii jest wielu pozytywnych bohaterów. Po pierwsze, polscy artylerzyści, którzy uszkodzili maszynę Gruna, następnie polski ksiądz i polska nauczycielka, którzy przyszli zestrzelonemu lotnikowi z pomocą, gdyż inaczej prawie na pewno padłby ofiarą bandytów. A to, czy ludzie, którzy dbali na jego życie i zdrowie, byli Polakami, Ukraińcami, Żydami, Chińczykami czy Niemcami, nie ma dla mnie znaczenia. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Państwa zainteresował. I jeśli tak było, to nie wahajcie się przed subskrybowaniem kanału, a także przed postawieniem mi wirtualnej kawy. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Trzymajcie się tam na tej youtubie i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Cześć!